Rozdział 24. Po śniadaniu ubrałem się i wyszedłem. Mama, tata i Augusta zajęli się ostatnimi przygotowaniami do świąt, ale ja miałem inny plan. Wybrałem się do Johna, mojego najlepszego przyjaciela. Nie uprzedziłem go, że przyjdę. Nie chciałem ryzykować. Bałem się, że wciąż jest na mnie zły i nie zgodzi się, żebym go odwiedzał. Zobaczyłem go na długo, zanim on zobaczył mnie. Bawił się w ogrodzie, toczył wielkie kule śniegu i był odwrócony plecami do drogi. Zrobiło mi się przykro, bo to były okropne, smutne plecy i samotne. Podbiegłem do ogrodzenia. Cześć, powiedziałem. Najwyraźniej mnie nie usłyszał, bo nadal toczył kulę, która zrobiła się coraz większa i cięższa. Cześć, powtórzyłem. W końcu mnie usłyszał, bo odwrócił się i spojrzał w moją stronę. Cześć, odpowiedział. Pociągnął nosem, chyba był lekko przeziębiony i wytarł twarz wełnianą rękawiczką, która była cała oblepiona śniegiem. Podałem mu prezent. Spojrzał na niego, ale go nie przyjął. Co to jest? Spytał. Prezent? Z jakiej okazji? Pod choinkę. Ale co to jest? Tego nie mogę powiedzieć, bo wieczorem nie miałbyś niespodzianki. No tak. W końcu wyciągnął rękę i odebrał ode mnie prezent. W takim razie dziękuję, powiedział. Bardzo proszę. Wsunął paczkę do kieszeni. Potem odwrócił się do swojej śnieżnej kuli. Oparł się o nią całym swoim ciężarem, ale najwyraźniej nie ważył wystarczająco dużo, bo kula nawet nie drgnęła. Zebrałem się w sobie i przeskoczyłem przez ogrodzenie. Stanąłem obok Johna i nie patrząc na niego, bo na to nie starczyło mi już odwagi, zacząłem pchać kulę razem z nim. Nic nie powiedział, ale pozwolił sobie pomóc. Popychaliśmy ją kilka metrów dalej przez głęboki śnieg i z każdym metrem rosła w oczach. Wspaniale się czułem, tocząc z Johnem ogromną śnieżną kulę w jego ogrodzie. W końcu nie byliśmy w stanie ruszyć jej nawet o milimetr, chociaż było nas dwóch. Większa już nie będzie, skwitowałem. Fakt. Co z nią zrobimy? Sam nie wiem. A ty masz jakiś pomysł? Możemy ulepić bałwana. Potrzebujemy jeszcze dwie śnieżne kule. Aha, zgodził się. Może być bałwan. Albo możemy zbudować twierdzę, zaproponowałem. Ale wtedy będziemy potrzebować wielu śnieżnych kul. Co najmniej 8, pomyślałem. Dzięki temu mógłbym tu zostać znacznie dłużej. Może nawet całą godzinę. Tak, to się może udać. Albo nie, zawołałem. Już wiem, zbudujemy dwie twierdze. A kiedy skończymy je budować, urządzimy bitwę na śnieżki. John spojrzał na mnie z poważnym wyrazem twarzy. Nagle w jego oczach pojawił się błysk. Bitwa na śnieżki, powtórzył z szerokim uśmiechem. To znaczy, że musimy przygotować amunicję, armaty i musimy wybrać sobie imiona i należeć do dwóch różnych królestw. I John snuł plan. Słowa same cisnęły mu się na usta. Gadał jak najęty. Mnie też usta się nie zamykały. Tak się cieszyłem, że zacząłem się śmiać. Wtedy John też się roześmiał. Mama nazywała taki śmiech perlistym, bo wylatywał z człowieka jak białe perły. Gadaliśmy i śmialiśmy się. Na zmianę. John, mój najlepszy kumpel i ja. Spędziłem u niego całkiem sporo czasu. Wyszedłem dopiero, gdy zapadł zmrok. Ale przed wyjściem umówiłem się z Johnem, że spotkamy się następnego dnia, bo nasze twierdze były gotowe i mogliśmy wypowiedzieć sobie wojnę. Drogę na cmentarz pokonałem truchtem. Pierwsze, co zobaczyłem, to światła. Jeszcze więcej niż wczoraj. Prawie na każdym grobie paliły się znicze. I przed wieloma nagrobkami stali ludzie, duzi i mali, starzy i młodzi. Przyszli po to, żeby w ten wyjątkowy wieczór w szczególny sposób zatroszczyć się o swoich zmarłych. Natychmiast podbiegłem na grób Hedwig. Tu również palił się znicz i leżała wiązanka gałązek świerkowych i jasno krwawo-czerwonych jagód. Na pewno spodobałaby się Hedwig. Henryk znał dobrze moją siostrę, choć
chociaż nie rozmawiał z nią od 50 lat. Pogłaskałem nagrobek i wyszeptałem: moja droga śnieżna siostro. Stałem tak przez chwilę, trzymając dłoń na zimnym kamieniu. Będę troszczył się o jej grób, pomyślałem, razem z Henrykiem, bo mam nadzieję, że nadal będziemy przyjaciółmi on i ja. I tak też się stało. Henryk wprowadził się do willi Kwitsen, piłował, przybijał, tynkował i malował, aż dom odzyskał swój dawny wygląd. Zrobił się naprawdę piękny. Wyglądał jak 50 lat temu, tylko jeszcze przytulniej, ale to już zupełnie inna historia. Może kiedyś ją opowiem, jeśli będziecie chcieli posłuchać. Poszedłem dalej. Robiło się coraz ciemniej i wszyscy ludzie odwiedzający groby swoich bliskich stali się czarnymi cieniami. Ale trzy ciemne wyróżniały się spośród ich innych. Od razu je rozpoznałem. Mama, tata i Augusta. Stali przy grobie Juni. Podbiegłem do nich. Nie odezwali się, tylko tata przyciągnął mnie do siebie. Poczułem ciepło, które biło od niego przez zimowy płaszcz. Mama odgarnęła śnieg z nagrobka. Było na nim wyryte imię mojej siostry, Juni. Pochyliliśmy się wszyscy czworo, żeby odnieść resztę śniegu z grobu i rabatki. Tata wyjął 5 małych latarenek i ustawił je w krąg. 5 światełek, powiedział, dla naszej piątki. W środku mama postawiła doniczkę z jakimiś białymi kwiatami. Róże bożonarodzeniowe, wyjaśniła. Są odporne na mróz. Róże dla Juni, szepnęła Augusta. Spodobają jej się. Potem stanęliśmy blisko grobu. Augusta i ja w środku, mama i tata po bokach, przytuleni do siebie. Każde z nas wyciągnęło rękę w stronę grobu i znowu było nas 5. Wesołych świąt, Juni, powiedziałem. Wesołych świąt, Juni. Powtórzyliśmy chórem.